Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Lepa, witajcie w nowym odcinku z cyklu Na Tropie Retro. Na dziś przygotowałem kolejne gierki, które udało się w ostatnim czasie zdobyć. Gierki na kilka różnych platform, więc przejdźmy do prezentacji, może zacznijmy od PC. Dziś taki dzień sportowy, wyścigowy, jeśli chodzi o PC. Pierwsza gierka Midtown Madness na PC od Microsoftu. Ścigałka, pamiętam, kiedy wyszła pierwsza część Midtown Madness, nie była idealna, to sterowanie pozostawiało wiele do życzenia, ale coś miała w sobie, że porywała. No coś miała w sobie, że chciało się w to grać. To jest akurat druga część, pudełko pochodzi z Big Boxu. Druga gra to NASCAR Revolution, również wyścigi, tym razem na torze, samochody NASCAR. Idźmy dalej, Grand Prix Legends. Również wyścigi, tym razem są to starsze samochody, stare formułki, gierka z klasyki od Sierry, płytka, instrukcja oraz karta rejestracyjna. Ridge Racer 5, fajna seria wyścigów, naprawdę dobrze zrobiona. Już na pierwszym PlayStation zrobiła wielki szał, piąta część od Namco. Naprawdę dobry tytuł, dobre wyścigi. To praktycznie mam za darmo. FIFA 2001 normalnie bym tego nie brał, ale że dostałem gratis do jakichś innych gier, więc wziąłem. Nie wiem w ogóle, czy to do kolekcji dodać, czy nie. Kolejna gra na PC to Sin, pierwszy epizod. W środku mamy płytkę oraz klawiszologię, instrukcji brak. Gierka po angielsku. Znalazłem takie coś. Tylna okładka oraz płyta z Fighting Force. Bodajże za 2 euro to kupiłem. Nie ma niestety okładki frontowej ani instrukcji, ale bardzo chciałem mieć ten tytuł i przepakuję sobie to w pudełeczko. Mam nadzieję, że z czasem dorwę komplet. Póki co taka wersja mnie zadowoli, można już grać. Dalej 13 na PlayStation 2. Jakiś czas temu, no już dawno temu, ogrywałem demko. Demko się nawet spodobało, fajna gierka. I to za 2,99 ze sklepu, z jednego ze sklepów. Podobnie jak Dead or Alive 2, tym razem w platynce. Też w tej samej cenie, 2,99, kompletna gra. Kolejną rzeczą jest taka płytka od Nintendo, Super Mario Historia, od 1985 do 2010 roku. Zawiera na pewno muzykę z wszystkich części Mario, projekty pierwszego Mario, rysunki związane z powstawaniem kolejnych części. Udało mi się kupić za 1 euro samą płytkę, na której są soundtracki z Mariana, z tych części Mario od 1985 do 2010. Fajna sprawa, fajne te rysuneczki w środku są. W dzisiejszym zestawieniu jest jedna gra na 8-bitową platformę NES. Ostatnio udało się znaleźć Paperboy na Sega Mega Drive, a tym razem jest na NESa. Świetna gierka, którą możemy kojarzyć z takich platform jak Commodore, Pegasus, no, NES, ale my kojarzymy z Pegasusa, na Amidze wyszła także, no, na wielu, wielu platformach. Dalej dwie rzeczy. Ta sama gra na dwie platformy, na PC, Star Wars Racer, epizod pierwszy Racer, wyścigi ślizgaczy, wzorowane na epizodzie pierwszym Gwiezdnych Wojen. Mamy wersję na PC oraz na Nintendo 64 cartridge. Naprawdę świetna gra, świetne wyścigi, zrobiły na mnie wielkie wrażenie w tamtych czasach. Niedawno było za darmo, bodajże na Google czy na Steamie była za darmo do pobrania. Można grać nawet na Windowsie 10. Ale nie miałem fizycznej, teraz już mam, i to nawet na Nintendo 64. Dwie gry na Mega Drive. Pierwsza z nich to Terminator. Terminator posiada jedynie kartki, w środku nie ma instrukcji, jakaś mała karteczka z opisem od Virgin. Druga gra to Knockout Boxing. Również nie ma instrukcji, aczkolwiek gra po angielsku, to znaczy tak, jest w kilku językach, między innymi angielski. Tak wychodziły na ten region. Gra z 1991 roku. Bardzo przyzwoite walki pięściarskie. Kolejna rzecz to bardzo fajny, jak to nazwać, segregator, taki notesik od Atari. Tutaj mamy miejsce na zamocowanie karty, na której piszemy coś. Może udałoby się sobie tablet zamontować, ale to służy bardziej jako notes. Okładka pięknie zdobiona Atari. Naprawdę ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem dosłownie za jakieś drobne pieniążki, za 2 euro, taki segregator od Atari. Segregator, nie wiem jak się dokładnie to fachowo nazywa.
okładka na notes. No kurczę, no fajna sprawa. Jedną gierkę mam tutaj na PSP, jest to Ojciec Chrzestny. Ojciec Chrzestny naprawdę super gra, jeśli chodzi o PC czy PlayStation. Nie znam jeszcze portu na PSP, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale naprawdę gra świetna, pomimo tego, że powtarzalność misji jest dość spora i są momenty znudzenia, to jest klimat i naprawdę bardzo fajnie mi się to grało na PC parę lat temu, kiedy przechodziłem całą grę. Jestem dobrej myśli, że ten port też daje radę. W środku jest komplet, fajnie, super. Jeszcze jedna gra na PC, Darkstone. Fajna gierka RPG, wybieramy jedną z czterech klas postaci. Złodziej, czarownik, wojownik lub ksiądz. I koksamy. Destroyer Command to gierka na PC. W boksiku, nie jest to beatbox, jest to taki mniejszy box, aczkolwiek jest box. Nie jest to zwykłe klasykowe dziadostwo, tylko box. Pojedna gra, łodzie podwodne i te sprawy. Mamy płytkę dostępną w środku. Instrukcja w języku angielskim, jest jak cała gierka. Bardzo zgrabne pudełeczko. Jeszcze jedna gra w beatboxie, Amok. Gra w języku angielskim. O tak. Karta rejestracyjna. Płyta z grą. Dość fajna okładka. Pomoc do gry z komendami. Z klawiszologią. Oraz sama instrukcja, też dość gruba. W czterech językach. Fajny boksik. Tylko ta naklejka troszeczkę mnie tutaj denuncjuje, ale pobawię się majonezem i mam nadzieję, że zejdzie. Trzy gry, które najbardziej mi cieszą, to Star Wars na Nintendo 64, Paperboy na NES-a oraz Segregator Atari. Jeżeli to miałaby być gra, to naprawdę fajna sprawa. Co wy uważacie za najlepszą zdobycz z tego lotu? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli wam się podobało, zostawcie okejkę, a na pewno zmobilizuje mnie to do nagrywania kolejnych filmów. Jeżeli jesteś nowym widzem, pamiętaj o subskrypcji kanału, będziesz na bieżąco. Jeżeli klikniesz na dzwon, będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach nadesłanych przeze mnie. I zapraszam od razu na drugi kanał, Lepa Live, na którym prowadzę transmisję na żywo. Link gdzieś u góry, tutaj ciach, ciach, ciach. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć, siema!